ćwiczenia na tapping i jak grać surówki, ćwiczenia na granie surówek. To jest naprawdę temat rzeka i w zasadzie można by zrobić milion ćwiczeń na ten temat. My sobie zrobimy jedno z wielu, które się właśnie znajduje w tym filmie, co teraz widzisz. Tapping. Tapping to jest bardzo wdzięczna forma w zasadzie, bo no, szpanersko trochę wygląda, bo coś tam, prawda, jak gramy. Że jeżeli my gramy chaotycznie, to nie brzmi fajnie. Jeżeli nie tłumimy strun, to zaczynają się wzbudzać inne struny. To brzmi kiepsko. Niektórzy robią tak, że sobie wsadzają na przykład jakąś gumkę tutaj sobie obtegowują, która fajnie tłumi struny. Na takiej zasadzie. Gdybym nie miał tego. Wszystko szumi. Więc to trzeba pomyśleć o takim urządzeniu do stłumienia. No tak, ale teraz właśnie ćwiczenia na tapping i granie solówek. Bardzo tutaj się przyda do grania tych rzeczy, o których tutaj mówię, bardzo się przyda znajomość skal, bo bez znajomości skal możemy na ślepo coś wymyślić, coś na przykład 5, 8, 12. Co się możemy trafić? Owszem, to nie jest zły patent, po prostu metodą prób i błędów kombinujemy, rozkminiamy, jak to miałoby zabrzmieć, no nie? Więc jak najbardziej super. Dobre podejście, no próbujemy, kombinujemy. Jednak znajomość skali jest bardzo fajna, bardzo przydatna, bo na przykład teraz tak, weźmy sobie skalę Amol, A, B, C, D, E, F, G. I ostatni dźwięk A, czyli A, B, C, D, E, F, G, A. To teraz możemy sobie z tych dźwięków, z tej skali wybierać dźwięki do tappingu. Mogę na przykład zrobić 5, 8, 12. Tutaj brzmi jak najbardziej fajnie. cztery, siedem, dwanaście nie za bardzo, bo dźwięku dis nie ma tutaj. Też będzie nie brzmiało, ok, to będzie wtedy inna skala, ale na przykład 3, 7, 12. Ja robię akurat tak, że tappingowy dźwięk jest pierwszy, czyli raz, dwa, trzy. Dwanaście, trzy, pięć też, bo mamy, tu jest dźwięk B, tu jest dźwięk D, tu jest dźwięk E. Jeden, trzy, dwanaście też. Czyli pięć, siedem, trzy, pięć, jeden, trzy. Teraz możemy pomyśleć, aha, skoro tutaj tappinguje na 12, to może na innym progu tu gdzieś jest dźwięk. No, na przykład na 13 jest C. Jak się przesunę w lewo, to z kolei mam ten dźwięk A, czyli A, B, C. Trzy pierwsze dźwięki ze skali Amol. Mogę się dobrze utkwić w jednym miejscu, 5-8, tu mamy dźwięk E i G, ale sobie z kolei zmieniam tutaj te dźwięki tapującego palca, czyli
13, 12, 10. Czyli to miałem było 4 razy na 13, 4 razy na 12, 4 razy na 10, 8 razy. Albo po 8 razy. Chyba po 8 razy brzmi ciekawiej. A tutaj 2 razy po 8. 4, 5, 6, 7, 8. Brzmi naprawdę bardzo fajnie. Możemy spróbować pokusić się o inne kombinacje. Na przykład możemy grać. Że gęsi tutaj grać, tutaj cały czas jest jeden układ. 5-8 cały czas. Możemy zrobić tak, że możemy się przesuwać na inne struny, a najlepiej też na dźwiękach z tej skali. Czyli na przykład niekoniecznie, nie zawsze będzie pasowało przeskoczenie na strunę grubszą lub cieńszą i ten sam schemat, bo o ile mogę sobie przeskoczyć ze struny drugiej na pierwszą, trzeciej nie za bardzo, bo tu mamy dźwięk dis, którego nie mamy w tej skali. Wtedy możemy zagrać 4-7, bo to jest dźwięk B i D. 12-14. No tutaj to F średnio brzmi. Na strunie czwartej 3-7. No 12-14-10. Twoim zadaniem będzie poszukanie w tym układzie 5, 7, 12 tutaj z dźwięków ze skali amol. To jest dość trudne ćwiczenie będzie. Co też chciałem powiedzieć, że my możemy teraz tym tappingiem przesuwać się w jedną lub w drugą stronę, bo możemy sobie właśnie grać, na przykład zagram coś takiego zupełnie randomowego, na przykład Thank you.
śmiało. Czyli po prostu przesuwałem się o struny obok po tych dźwiękach i troszeczkę też w lewo i w prawo. Myślę, że najfajniejsze też jest to, żeby samemu wyszukiwać te brzmienia, bo oczywiście fajnie jest włączyć jakiś tam tapping, gdzie, o, tam grają, bardzo super ten tapping jest. No oczywiście to jest fajne, to też nas motywuje w ogóle do grania, że chcielibyśmy zagrać o tapping z One albo tapping z czegoś tam, prawda? Więc to jak najbardziej jest zrozumiałe, ale wyszukiwanie tych tappingów, wyszukiwanie brzmień to jest naprawdę coś wspaniałego, bo to możemy oczywiście też połączyć różne inne, to będzie pewnie w następnych jakichś innych lekcjach, inne po prostu kombinacje palców. Tutaj używaliśmy cały czas jednej struny. Możemy używać tutaj dwóch palców do grania tappingu. Możemy grać tapping po wszystkich strunach, że więcej zmieniać po prostu struny. Częściej zmieniać te struny, a nie tkwić na jednej. Więc naprawdę możliwości jest bardzo dużo, ale myślę, żebyś po prostu, żebyś sobie znalazł, czy znalazła właśnie swoją taką drogę poszukiwania tych tappingów. Wzdłuż struny jest bardzo fajne i bardzo takie ciekawe efekty daje, prawda? Bo ja się przedtem tkwiłem, na przykład było co? 5, 9. Przesuwałem się tym palcem. Możesz zrobić tak, że tkwi cały czas na 12, przesuwać się tutaj. Dobra, zagram coś, co się przesuwam w tą stronę, a później zagram coś, że tu gram w jednym i tu się przesuwam. Czyli na przykład takie. Dobra. Dobra. Teraz przesuwam się tu. Mnóstwo tych ćwiczeń. Zachęcam się do wyszukiwania brzmień. Widzimy się w następnej lekcji. Siema.